Daj mu w kość. Witam was bardzo serdecznie, Król Elfów, i witam was w Grand Prix Malezji, w deszczowym Grand Prix Malezji. Tak, będzie to bardzo trudny wyścig. My startujemy z pozycji 13, nasz partner startuje z pozycji 10 i tak jak było podczas ankiety itd. itp. Dzisiaj wyścig w kamerze telewizyjnej. Rozpoczynamy. 4, 5 i światło zgasną i zaraz zobaczymy, jaki będzie start, ponieważ starty na deszczu są bardzo trudne, a w ogóle starty w ogóle w tej grze jeszcze nie wychodzą. Dużo tracę, próbujmy tutaj teraz przyblokować Pastora Maldonado, który nas próbuje wyprzedzić tutaj bardzo blisko barierek. Bandy, Sergio Perez, tutaj Pastor Maldonado, jednak po zewnętrznej wyprzedzi tutaj będzie bardzo ciasno na tym ślimaku. Jedziemy po wewnętrznej, więc powinniśmy mieć lepszy tor jazdy dodatkowo. Oj, tutaj uślizg Johnsona Batona. Dodatkowo powinniśmy zyskać wiele, wiele więcej pozycji niż po wyjechaniu po zewnętrznej. I bardzo dobrze, jesteśmy na pozycji 6. Za nami jest Jenson Button z zespołu McLaren, przed nami jest Mark Webber, który teraz próbuje tam się dobrać do Felipe Massy, jeżeli dobrze widzę. Tutaj po zewnętrznej próbujemy przejść teraz Marka Webbera. Czy nam się uda przejść Marka Webbera po zewnętrznej na tym zakręcie? Jest bardzo, bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. Teraz pilnujemy tutaj zewnętrznej odpowiedniego toru jazdy. Tutaj Sebastian Vettel nas lekko blokuje, mnie i Felipe Massę. Żółta flaga w pierwszym sektorze. W drugim sektorze, to już jest drugi sektor. Bardzo trudne zakręty. No i teraz prawdopodobnie Felipe Massa, Sebastian Vettel, Fernando Alonso będą nam odjeżdżać. A my teraz będziemy próbować bronić się przed Markiem Webberem. No i dojechać do mety, tak? Na tej pozycji, bo jest to bardzo dobra pozycja. Szczerze, to tak naprawdę drugi sektor i trzeci sektor to są na deszczu makabryczne. Pierwszy sektor się da się przejechać, ale trzeci i drugi to już makabra. Paul Di Resta stracił bardzo, bardzo dużo widzę na starcie. Z 13 pozycji, z 10 pozycji startował, więc stracił bardzo, bardzo dużo. Prawdopodobnie to był on. To z jego powodu była żółta flaga na torze. No i co? Odjeżdża nam Felipe Massa, ale my również odjeżdżamy lekko Markowi Webberowi. Jeszcze co do strategii. Strategia na ten wyścig jest agresywna. Dlaczego agresywna? Ponieważ większość wyścigu będę przejeżdżał na mieszance numer 1, aby no bolid tak nerwowo się nie prowadził. Jednakże będę tracił na początku. Ale na drugim stincie, przełączymy sobie na mieszankę trzecią czy drugą i będziemy próbować to odrabiać. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj Mark Webber próbuje nas wyprzedzić po zewnętrznej. Czy mu się uda? Bardzo, bardzo ślisko jest tutaj. W ogóle warunki nie są odpowiednie na wyścig. Jest bardzo, bardzo ślisko, bardzo, bardzo mokro. Więc czerwona flaga jak nic. Tam widzę, że Paul Di Resta wyprzedza kierowcę. No i bardzo, bardzo dobrze. Nikt go nadrabia te straty, które stracił podczas startu. Tutaj Mark Webber próbuje nas po zewnętrznej. Nie, nie, nie. Czyżby się odegrał za tą sytuację? Bo w bardzo śmieszny sposób wyprzedziliśmy go. Oj, tutaj lekko, za szeroko. Jednakże mamy te tarki specjalne, które umożliwiają nam wyjazd szerzej. No i teraz szybkie zakręty lewy, prawy. Jednakże już na deszczu te zakręty nie są już takie szybkie. Dodatkowo jeszcze, gdy mamy setup na suchą nawierzchnię. Tak, 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 nie dziwcie się, że tak mi się boli, trudno prowadzi. Ja tak, że tracę, bo setup jest na mokrą, na suchą nawierzchnię. Tak, kwalifikacje mi nie wyszły. To właśnie w tym ból, że kwalifikacje nam nie wyszły na tej suchej nawierzchni. Ale no wyścig trzeba jakoś przejechać, prawda? I zyskaliśmy. Tam Mark Webber stracił pozycję na rzecz Jensona Batona. Oj, tutaj błąd, za szeroko wjeżdżamy. Jenson Button niestety, ale chyba nas prawdopodobnie wyprzedzi. Tak, tutaj jeszcze Mark Webber próbuje nas wyprzedzić. A i tutaj kontakt z Jensonem Buttonem, żeby tylko karę nie dostać. Czy próbujemy go tutaj wyprzedzić? Będzie bardzo, bardzo ciasno. Bardzo szeroko tutaj błąd nas wykorzystuje. Jenson Button, oj, jaka kontra! Również Jenson Button wykorzystuje kontrę. No i wyprzedził nas Jenson Button. Czy uda nam się obronić tę pozycję? Idziemy za jego tunelem aerodynamicznym, czy się nam uda? Oczywiście wybieramy odpowiedni tor jazdy, czyli wewnętrzną odpowiedni tor jazdy. Tutaj próbujemy, czy uda nam się obronić przed Jensonem Buttonem. Tak, udało nam się obronić przed Jensonem Buttonem. Czy Jenson Button obroni się przed Markiem Webberem? Zaraz zobaczymy. Walka. Okej. Okay. Walka, no spowodowana przez nas. Jednakże ciekawa walka. Felipe Massa już nam odjechał na 9 sekund. Liderem jest Lewis Hamilton zespołu Mercedes GP. Tutaj kolejny błąd. Czy Jenson Button próbuje nas tutaj będzie wyprzedzać? Chyba tak, ma większą prędkość.
Tak, tutaj chyba trzeba będzie wykorzystać Kers. Kers, czy uda mu się wyprzedzić po zewnętrznej? Nie, nie, bronimy wewnętrznej i nie da rady wyprzedzić nas Jenson Button. Ja czekam tylko, aż tutaj wyjdzie safety car, bo nie wierzę, żeby w tej grupce za nami coś się nie stało. 1.53, 383, to jest nasz czas. Tutaj Jenson Button próbuje nas wyprzedzić na zakrętach, tych szybkich dwóch zakrętach. Tutaj błąd w naszym wykonaniu, ale Jenson Button straci pozycję. Jenson Button straci pozycję na rzecz Nico Rosberga, który teraz próbuje nas wyprzedzić. Czy uda mu się tutaj, żeby nie wyjechać za szeroko, żeby nie stracić kontroli nad samochodem, ponieważ samochód prowadzi się naprawdę trudno. Wow, tutaj bardzo, bardzo mokro jest w tym sektorze, w tych zakrętach. Nico Rosberg tutaj próbuje po wewnętrznej, ale tutaj jest nieodpowiedni tor jazdy po wewnętrznej. Tutaj lepiej jest, po pierwsze jest jeden tylko tor, po drugie gdybyśmy tam jechali w dwóch, no to nie wiem jak to by się skończyło. Tutaj kontra i Nico Rosberg będzie nas próbować teraz wyprzedzić, ponieważ będzie miał większą prędkość końcową na tej prostej. Tak właśnie jest, gdy się jeździ na sucho. Jeszcze ktoś, Nico Rosberg i Kimi Raikkonen próbuje nas wyprzedzić. Ale uda nam się obronić tą pozycję. A czy Nico Rosberg obroni pozycję na rzecz Kimiego Raikkonena? Nie, to jest Jenson Button, nie Kimi Raikkonen, przepraszam. Jenson Button walczy tam z Nico Rosbergiem. Czy mu się uda wyprzedzić Jensona Buttona? Czy Rosberg uda się wyprzedzić Jensona Buttona? No, walka niesamowita za nami. Tam jeszcze jeden kierowca się wtrąca do tej walki. Może to być Mark Webberg. Nie wiem dokładnie. Czwarte okrążenie, jest to dopiero czwarte okrążenie. Za nami ciekawa walka. Nico Rosberg jednak udało mu się bronić tą pozycję szóstą. Czyli teoretycznie on teraz będzie nas próbować zaatakować. Widzimy, że nasza prędkość jest po prostu makabryczna. Mamy źle ustawiony samochód, tracimy na wyjeździe z zakrętów. I jak dojedziemy do metra tej pozycji, będzie cud. Będzie cud, ale spójrzcie, jak już nadrabia nasz Poldi Resta. Już jest blisko tej grupki. Blokujemy tą stawkę, no i Poldi Resta może próbować wyprzedzać, prawda? Tutaj Nico Rosberg, nie, jest za daleko, żeby prowadzić nas wyprzedzić na tym zakręcie. W ogóle to nie jest zakręt do wyprzedzania. Teraz Nico Rosberg będzie mógł wyprzedzać, ponieważ zakręt ten, co teraz jest bardzo dobry do wyprzedzania. Ale my bronimy tej wewnętrznej. Nie damy się wyprzedzić po wewnętrznej. No, po zewnętrznej by dało się wyprzedzić, jednakże to jest bardzo duże ryzyko, aby wyjechać za szeroko. Bardzo dobry wyścig w ogóle w wykonaniu Lewisa Hamiltona. Mercedes GP, sponsor Petronas. Malzijski sponsor, który sprzedaje paliwo, tak? No i wynik, wygranie tutaj wyścigu będzie bardzo dobrą rzeczą w wykonaniu Mercedes GP, ale tutaj Nico Rosberg próbuje nas wyprzedzić. Czyżby Nico Rosberg teraz stracił na rzecz Kimiego Raikkonena pozycję? Tak jest! Próbował nas wyprzedzić po wewnętrznej, kuźwa, myli mi się to, jednakże udało nam się bronić pozycję, ale no Nico Rosberg stracił pozycję na rzecz Kimiego Raikkonena. My się teraz będziemy musieli bronić, ponieważ zimny Kimi Raikkonen będzie nas wyprzedzać. Próbował wyprzedzać tutaj za szeroko, oj kontra, żeby nie doszło do kontaktu z Kimim Raikkonenem. Tutaj będzie miał lepsze wyjście Kimi Raikkonen. Tutaj będzie cały system Kers w moim wykonaniu teraz wykorzystany, bo nie dam Kimi Raikkonenowi tej pozycji. Jeszcze tutaj za tunelem aerodynamicznym jedźmy. Mieszanka numer 2. Redukcja. Dwójeczka po wewnętrznej, tak. Ale będzie w bok. Kimi Raikkonen jedzie ze mną w bok, jednakże jesteśmy lekko z przodu. Teraz on jest na lepszym torze jezdy, dajmy mu miejsce. Nie przyblokowaliśmy go, odpuścił Kimi Raikkonen, jest to zimny kierowca. On wie, że jesteśmy kierowcą debiutującym, więc nas może się obawiać, nie? Jednakże pokażmy Kimiemu Raikkonenowi, że z nami nie ma tak łatwo. Jesteśmy z Polski, jesteśmy wychowani na Robercie Kubicy, że my łatwo się nie poddajemy. On zna Roberta Kubicę bardzo dobrze, ścigał się już z nim nie raz, nie dwa i będzie się tego obawiał. No i co? Tutaj bardzo, bardzo ciasno. Widzę, że stawka się zacieśniła z tyłu, a stawka z przodu jak nam odjechała. Spójrzcie, Massa, Alonso, Vettel i Hamilton odjechali nam na prawie 30 sekund. To jest inna liga w tym wykonaniu teraz. Ale to wszystko spowodowane przez nas i przez nasze ustawienia. Spójrzcie, oni już wyjeżdżają, kończą prostą startową, a my dopiero rozpoczynamy prostą równoległą do tej prostej startowej.
Kimi Raikkonen, Felipe Massa. No, trochę odjechaliśmy Kimiemu Raikkonenowi, ale on zyskuje, ponieważ jedziemy na mieszance pierwszej, żeby nie tracić tak dużo, prawda, na wyjściach, ale tak tracimy bardzo, bardzo dużo na tych wyjściach. Więc zobaczymy. No, minuta 53. No właśnie. Bolid za nami idzie na pełnych obrotach. Jest to kiepska wiadomość dla nas. Oj, tutaj zaś uślizg tylniej osi. Opony już nie są w dobrym stanie. Oj, tutaj lepsze wyjście Kimiego Raikkonena. Kontra za kontrą. Czy Kimi Raikkonen, ta próba mu się uda? Czy uda nas wyprzedzić system Kers cały w naszym wykonaniu? Jeszcze Mark Webber z tyłu. Próbujemy teraz wyprzedzić Kimiego Raikkonena. Dohamowanie, będzie ciasno. Lekki kontakt z lewej przednią oponą. Jeszcze może Kimi Raikkonen stracić pozycję na rzecz Marka Webera. Już stracił pozycję. Nie. Tutaj Kimi Raikkonen po zewnętrznej jest. Bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobra walka z Kimi Raikkonenem. Nie tylko z Kimi Raikkonenem, ale Kimi Raikkonen tutaj teraz na tym szybkim zakręcie w prawo, ale też nie. Kimi Raikkonen wie, tam ktoś wypadł chyba. Nie, tak mi się zdawało, że ktoś wypadł, bo te kropki tak nagle się zatrzymały, tak się kupę zrobiły. Ale plus spójrzcie, jak tam jest ciasno, no nie wierzę, żeby safety car... Oj, Mark Webber wyprzedził Kimiego Raikkonena. 80 straty do nas. Felipe Massa odjechał nam już prawie na 30 sekund. No to jest inna liga. Tutaj błąd! Za szeroko wyjechaliśmy. Kontra! Kontra jednakże... No, kontra ta spowodowała, że... Był kontakt z Markiem Webberem i to nie lekki kontakt z Markiem Webberem. Dostaliśmy karę. Musimy teraz przejechać przez boks. Teoretycznie teraz miałem zjechać po opony. Po nowe, świeżutkie opony, bo te opony już nie trzymają, ale musimy wykorzystać teraz karę. Szkoda, że nie można tego pitstopu przełączyć. Na przykład teraz zjechać na pitstop, zmienić opony, a później wykonać karę. No to też jest to taki niewielki minusik tej gry. Brak możliwości wyboru. Co teraz? Czy pitstop, czy kara, tak? No ale teraz w tym momencie wykonujemy karę przejazdu przez boks za spowodowanie kolizji z Markiem Webberem. No tam mógł być incydent wyścigowy teoretycznie. No wyjechałem za szeroko, wybiło mnie. Kontra spowodowała, że wyleciałem poza tor, na tor. No i pechowiec Mark Webber na tym stracił, tak? Wyjechaliśmy na ostatniej pozycji, tuż za Charlesem Pickiem. No, ale spójrzcie, jak opony już w ogóle nie trzymią. Ja kontruję na każdym prawie, że zakręcie. A jadę na kierownicy. A co by było, gdybym jechał na klawiaturze czy na padzie? No byłoby makabrycznie. No i co? Będziemy teraz walczyć o to, żeby zdobyć się na następną pozycję. Czy się uda? Wow, na pewno. Z tym się nie zgodzę, mój inżynierze. Może mają odpowiednią temperaturę, ale są już tak zniszczone, że nie ma szans wyjechać dalej. Kurde, no jeden okrążenie za dużo. Miałbym teraz zmienić opony na nowe, świeżutkie opony. I bym może coś zyskał. No, proszę bardzo, zjeżdżałem już kierowcy do pitstopów. Tam walka między kierowcami Marusi. Jednakże ta walka tutaj nie jest... O nic, oj, tutaj błąd, kolejny błąd. Błąd za błędem. Tutaj naprawdę mokro na tym zakręcie. Gdzie jest czerwona flaga? Gdzie jest safety car? Gdzie jest... Charlie Whiting nie dba o bezpieczeństwo na tym torze. No jest zbyt mokro, aby no jeździć w takich warunkach. Spójrzcie, wszędzie kałuże, nie ma nawet tego odpowiedniego toru jazdy. No ten tor jazdy powinien się zrobić, prawda? Deszczówki, zakładamy deszczówki. No te opony to na pewno deszczówki. Te warunki to na pewno opony deszczówki. No nie ma szans, żeby przejściówki tu założyć. No my też mamy dużo paliwa w zapasie. To jeszcze błąd, no błąd na wyjeździe. Wow, bardzo niebezpieczny tutaj na wjeździe do pitstopu. No i wjeżdżamy do pitstopu. Zobaczymy, ile będzie trwała ta zmiana. Tam widzę, Mark Webber chyba był w pitstopie. Tutaj widzę, że już Sauber, tutaj Force India. Świeżutkie, nowe opony. Może nam się uda wyprzedzić? Nie, myślałem, że Marusie nam się uda wyprzedzić, ale pięknie to wygląda, gdy my zjeżdżamy, wyjeżdżamy z pitstopu, a kierowcy, mechanicy wracają do garażu. To pięknie wygląda, tak. Tak pięknie to wygląda, no. No i Jules Bianchi, teraz go tu
Jules Bianchi, teraz trzeba go tu wyprzedzić. No faktycznie, zgrało się, Jules Bianchi. Jules Bianchi teraz przed nami, będziemy go próbować wyprzedzić. Czy nam się uda? No zobaczymy. Nasz czas to 1:52. Tracimy 2,3 sekundy do Jules Bianchiego. Ale coś się będzie działo w tym odcinku. Będą manewry wyprzedzania. Oj, tutaj widzę, że kierowcy już są w pit stopie, niektórzy zjeżdżają. No jeszcze się okaże, że kierowca nas zaczął tak dublować, no i będziemy tracić o wiele, wiele więcej. Oj, tutaj za bardzo, za szybko skręciłem w prawo, no i niestety musiałem lekko ściąć ten zakręt. No i tutaj Jules Bianchi, przed Jules Bianchi chyba jest Van der Garde. A przed Van der Garde jest też ktoś tam jeszcze, ale to już jest większa strata. Okej, w sektorze pierwszym. Wiem, że jestem szybki w sektorze pierwszym. W sektorze drugim jest kiepsko, a w sektorze trzecim to jest jeszcze bardziej kiepsko. Oj, osoby są w pit stopie. Może kogoś wydublujemy, znaczy wyprzedzimy za pomocą tego opóźnionego przez nich garażu, pit stopu, ponieważ no opony już nie trzymały na 7 okrążeń, a co dopiero na 8. I Jules Bianchi, nie, tam był Charles Pitt. Jules Bianchi, teraz będziemy go wyprzedzać, może nam się uda, mieszanka trzecia na prostej startowej. I czy uda nam się wyprzedzić Jules Bianchiego? System Care w użyciu w naszym wykonaniu zaraz będzie. No i tutaj próbujemy wyprzedzić Jules Bianchiego, ale również wyprzedzimy Charlesa Picka. Dodatkowo jeszcze wyprzedziliśmy tam chyba jednego kierowcę z Marusi. Tutaj jest Van der Garde jednak, że czy uda nam się go wyprzedzić? Oj, tutaj jednak kontra, uślizg. No i jesteśmy już na pozycji 19. No i teraz gonimy Van der Garde zespołu Caterham. Czy Caterham, nie wiem jak to się wymawia, ja to będę mówił Caterham. W sensie, no w Polsce powinno się mówić Caterham. W angielskiej wersji powinno się prawdopodobnie czytać... Nie wiem jak, nie będę tutaj myślał. Caterham, jakoś tak może. Nieważne, Caterham przed nami, Fernando... O kurde! Fernando Alonso zespołu Ferrari wykręcił najszybsze okrążenie, minuta 46. 300! To jest o 6 sekund lepszy czas od nas. No niesamowite tempo Ferrari, niesamowite tempo Fernando Alonso. Czyżby Ferrari miało tu walczyć o tytuł mistrza świata? No a my zbliżamy się do Caterham i do Van der Garde. Oczywiście tutaj jest klasa samochodów lepsza, to powinno nam pozwolić wyprzedzić Van der Garde. Jest to 9 okrążenie, jeszcze 5 okrążeń. Stawka się rozciągła przez to, że zjechaliśmy wcześniej do pit stopu przez naszą karę. No i tutaj teraz próbujemy, czy może uda nam się wyprzedzić teraz Van der Garde na tej prostej. Tutaj kontra za kontrą, jednakże jechaliśmy za Van der Garde, no i siła docisku była kiepska. No i teraz będzie bardzo blisko, czy uda nam się wyprzedzić tutaj Van der Garde na tym ślimakach. Tak, wciskamy się, jednakże wyjdziemy trochę za szeroko. Van der Garde tutaj bardziej ciaśniej, czy uda nam się wyprzedzić go tutaj. Tutaj znów my wyjdziemy za szeroko, znów Van der Garde będzie na lepszej pozycji. Van der Garde nie odpuszcza, próbuje od lewej do prawej, jest dla prawej na lewą, ale nie. Lepszy docisk aerodynamiczny, lepszy bolid, lepszej klasy bolid i już jest lepiej. No i teraz przed nami Valtteri Bottas zespołu Williams. 4,4 sekundy straty do niego mamy. A przed Valtteri Bottasem czterech kierowców i jest pas Paul di Resta. Ile ich tam jest? 4? 5? Raz. Zaraz przeliczymy lekko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięciu kierowców. No nie, to będzie dopiero 13 pozycja. No to nie. Nie uda nam się obronić tej pozycji. Jezu, Lewis Hamilton. Minuta 45,3. O sekundę lepszy czas od Fernando Alonso. No co oni mamy za bolidy, że jadą o 7 sekund lepszy, lepiej od nas. No niesamowite tempo. No a my dogoniliśmy o 1/10 Valtteriego Bottasa z Williamsa. Odjechaliśmy Van der Garde na 1,5 sekundy, ale w tym nic dziwnego. No i sytuacja się jednak trochę uspokoiła. O, wyścig nieudany dla nas. Początek może był świetny. Potem
no traciliśmy dużo do lidera. Potem błąd na wyjeździe z zakrętu, wypadnięcie w żwir, kontra, powrót na tor, no i niestety kontakt z Markiem Weberem, co spowodowało, że dostaliśmy karę. Karę na z powodu tej właśnie kolizji. Musieliśmy zjechać podczas okrążenia, które miało być okrążeniem zjazdowym do garażu. Jedno okrążenie więcej. No i opony już nie trzymały, bo się ślizgał, bardzo duże błędy w naszym wykonaniu, no i straciliśmy bardzo, bardzo wiele. Co by było gdyby, zjechaliśmy zamiast tego, zamiast tej kary, a zamiast tego, zamiast tej kary zjechalibyśmy na okrążenie pit-stopowe i zmieniliśmy opony. Czyśmy zyskali, byśmy dużo, no może zyskalibyśmy dużo, ponieważ te opony naprawdę się ślizgały, już nie trzymały. No i może zyskalibyśmy parę pozycji. Na pewno byśmy nie zjechali tak daleko, gdybyśmy byli na pozycji piątej, ale to jest tylko gdybanie, takie podsumowanie wyścigu w moim wykonaniu, ponieważ no, jest spokój, nic się nie dzieje. Mam czas, aby podsumować już lekko ten wyścig, a wiem, że jeszcze 3 okrążenia do wyścigu, do końca wyścigu. Safety car jeszcze teoretycznie może wyjechać, ale czy ten safety car nam coś da? No da, zbliżymy się do stawki i będziemy mogli walczyć o jeszcze pozycję. No ale czy wyjedzie ten safety car, no to jest już bardzo małe prawdopodobieństwo. Szczególnie, że 22 kierowców jedzie w wyścigu, nikt nie zrezygnował z wyścigu, żadnych problemów z bolidem. Więc widzimy, że wyścig czysty w wykonaniu całej stawki. No i się z tego cieszymy. Ohoho, co za kontra. Naprawdę warunki deszczowe w tej grze są trudne. Przyznaję, jazda w tych warunkach jest cholernie trudna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu kierowców z przodu. I teoretycznie, gdybyśmy dojechali do tamtej stawki i wyprzedzilibyśmy ich, no to bylibyśmy na 11 pozycji, jednakże zostały 2 okrążenia. Strata do Walteriego Pota za to 4 sekundy. No to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Byśmy musieli na jednym okrążeniu teraz zyskać 7 sekund, a następnie na ostatnim okrążeniu wszystkich kierowców wyprzedzić. No to by było naprawdę trudne, więc cel na ten wyścig nie został wykonany. Szkoda. Tak dobrze się zapowiadał sezon, 4 punkty w Melbourne, w Malezji liczyłem też na coś więcej, na jakieś punkty, nie może tak duże, jednakże ta pogoda mi wszystko zmaściła. W Chinach, zobaczymy jak będzie w Chinach mam też, mam nadzieję, lubię ten tor i mam nadzieję, że się uda tam jakieś punkty zdobyć, może większe, może podium, zobaczymy. Force India się dobrze prowadzi, jednakże problemy z Force India to jest to właśnie, że opony deszczowe się zużywają bardzo, bardzo szybko. Chyba, że po prostu tak to opony są stworzone. I w każdym razie się ona tak będzie zużywała, chociaż wątpię w to. Chyba, że też powodem jest to, że mamy ustawienia na sucho. To też może być powodem, że tak opony się szybko zużywają. Jak się przedstawia straty? Jak się tutaj przedstawiają straty między kierowcami? Tak więc 8 sekund straty do Bottasa, więc stracimy 1,5 sekundy. Za nami jest Van der Garde, czyli zyskuje niewiele, ale zyskuje i może się jeszcze okazać to, że Van der Garde w ostatnich dwóch okrążeniach zacznie nas gonić, będzie nas próbować wyprzedzić, więc naprawdę no musimy się go obawiać, mimo że to jest Van der Garde z Caterhamu. Tam coś się dzieje z przodu dziwnego, tak choćby Valtteri Bottas zaczynał tracić. Albo mi się po prostu tylko zdaje, muszę zmienić po prostu sobie tą mapkę na minimapkę. Oj, żółta flaga w drugim sektorze spowodowana przez... Czyżby jednak safety car miał wyjechać w ostatnich dwóch okrążeniach? No chyba nie, jednak coś jest, Sergio Perez przed nami, jest na pozycji 17, to było prawdopodobnie spowodowane jego wypadnięciem poza tor,
Czyżby jakieś problemy Sergio Pereza? Coś go szybko doganiamy. 5 sekund straty do Sergio Pereza. Zobaczymy, jak będzie po trzecim sektorze. My również straciliśmy pół sekundy straty. Van der Garde nas dogania. No niesamowity wyścig. I my zyskujemy do Sergio Pereza i my tracimy do Van der Garde. Van der Garde jedzie, nie? Kapitalny wyścig, bardzo kapitalny wyścig. Pokazuje swoją klasę. Debiutujący kierowca również musi pokazać, na co go stać. No i chcę pokazać, że debiutujący kierowca z Polski jest kiepski, ale my, jak tam z Sergio Perezem, spójrzcie, jak my doganiamy Sergio Pereza na zakrętach. No, może nam się go uda wyprzedzić w tych długo ostatnich krążeniach, ale również opony nam już nie trzymią. Nie trzymią nam już opony. Czerwone, tylnia część są już naprawdę zużyte. Opony, mieszanka numer 2 i gonimy tutaj Sergio Pereza, 5,3 straty. Już widzę Sergio Pereza, a jak już się widzi kierowcę, to już naprawdę jest bardzo, bardzo dobrze. Tutaj kontra na ślimaku. No i te drifty tutaj to kontra za kontrą. Może te kontry są efektowne, jednakże nie pomagają. I w tym przypadku teraz bardzo szeroko teraz ten zakręt. Warunki też nieodpowiednie. No tutaj moim zdaniem powinna wyjść czerwona flaga. Zatrzymanie wyścigu i poczekać, aż te warunki opadną. I możliwość na przejście na przejściówki. Oj, ja nie mogę, jaka kontra. Tutaj Van der Garde próbuje nas wyprzedzić. Musimy... Oj, kontakt z Van der Garde. Musimy się pilnować. Nie wiem, czy to było kontra w wykonaniu Van der Garde i przez przypadek nas zahaczył. Czy po prostu my zahaczyliśmy Van der Garde. Jednakże my nie zrobiliśmy tam jakichś gwałtownych ruchów. Były kontry, ale nie takie gwałtowne, żeby dotknąć się z Van der Garde. Tam czuję, że Van der Garde miał kontakt. Spójrzcie, jak Sergio Perez kiepsko jedzie. To nie jest wyścig. Ostatnie okrążenia, ostatnie metry. Jeszcze tutaj chyba będzie błąd za szeroko. Czy uda nam się uprzedzić Sergio Pereza? Tutaj jest naprawdę kiepsko. Trzeba bolić się w ogóle nie trzymie. Niesamowity wyścig, niesamowite warunki. Tu i tutaj za szeroko. Chyba nie uda nam się uprzedzić Sergio Pereza. No i jeszcze tutaj ten zakręt. Tutaj też będzie dużo tracić Sergio Perez. Jednakże chyba nie. Jednak Sergio Perez obroni tą 17 pozycję. Mimo problemów z bolidem lub z oponami. Uda mi się obronić tą 17 pozycję, a my musimy się bronić jeszcze przed Van der Garde, który będzie nas prowadzić przed ostatnim zakrętem. Walka do końca, czyżby photo finish z Van der Garde. Nie, my zamkniemy tutaj mu drogę. Tutaj proszę, tutaj bardzo blisko, photo finish, jednak photo finish z Van der Garde. Nie, Van der Garde jest za daleko. I jest pozycja 18. No, powiem wam, pozycja nie... Niedobra, jednakże w tych warunkach, w tej walce ta pozycja jest naprawdę wspaniała. I pomimo tych błędów, pomimo kary, udało nam się dojechać do tej mety. I tak się z tego bardzo, bardzo cieszę. Wygrał Fernando Alonso, drugi był Lewis Hamilton i Sebastian Vettel. Nie udało się Lewisowi pokazać, nie udało się tutaj Lewisowi wygrać wyścigu dla sponsora Petronas. Czwarty Felipe Massa, piąty Nico Rosberg, szósty Kimi Raikkonen. 7. Jenson Button, 8. Romain Grosjean, 9. Nico Hulkenberg, 10. Daniel Ricciardo. I tak wygląda pierwsza dziesiątka. 11. Pastor Maldonado z Williamsa. 12. Esteban Gutierrez, 13. Paul Di Resta, 14. Mark Webber, który miał problemy podczas wyścigu. Jacques Ehringer, 15. My dopiero na pozycji 18. Tak wygląda klasyfikacja. Widzimy, że Lewis Hamilton i Fernando Alonso jadą w łeb w tym sezonie. Sebastian Vettel traci. Tak samo Scuderia, Ferrari i Mercedes jadą w łeb w mistrzostwach konstruktorów, więc zapowiada się bardzo, bardzo ciekawy sezon. My tracimy... My walczymy tutaj z Lotus F1 Team. Jednakże mamy bardzo duże straty, ponieważ Kimi Raikkonen pewnie dojechał na punktowanej pozycji. Romain Grosjean również dojechał na punktowanej pozycji. Zespół niezadowolony, no jednakże widzieli, co się działo. Kiepskie ustawienia, kara. No cóż, Charlie Whiting nie był pobłażliwy i dał nam karę. Fernando Alonso zwycięża. W zespole Ferrari zapewnia już trwa oblewanie zwycięstwa, jakie zapewnił im Fernando Alonso. Przed wyścigiem kierowca przyznał, że bolid sprawuje się świetnie i jeżeli wszystko pójdzie dobrze, należy oczekiwać, że w Chinach będzie jeszcze lepiej. Kuala Lumpur, co za wyścig. Jeden z bardziej pamiętnych pojedynków między kolegami zespołu, w którym król elfów musiał zadowolić się niższą pozycją niż Paul Di Resta. Więc walka między naszymi kierowcami trwa i to też mi się podoba. Walka między kierowcami z teamu. Jak wygląda tutaj prognoza na wyścig w Shanghai International Circuit? Piątek. Zachmurzenie. Sobota też takie zachmurzenie, więc wyścig, no może deszczek popadać.
No a wyścig na słonecznie, więc bardzo, bardzo się cieszę. Tutaj wprowadzenie do pojedynku z kolegą zespołu. No tutaj mamy już przygotowanie do tego, że co wyścig będziemy dostawać informacje, jak wygląda walka między nami, między Polem a mną. A tutaj macie zużycie opon. Chciałem poruszyć z tobą temat zużycia opon. Porozmawiałem z chłopakami w fabryce, którzy przeniosowali poziom zużycia opon w ostatnim wyścigu i wydawali się zadowoleni. Szczerze, to ja nie jestem z tym opon zadowolony. No i tutaj na koniec macie podsumowanie tego weekendu. Ja będę z wami się żegnał. Już zapraszam was na fanpage'a, zapraszam na inne serie. Do zobaczenia wszystkim. Cześć.